Dzień dobry, bardzo serdecznie witam archiwum. Gramy sobie w Brotato, kolejny dzień streamowania. Rozmawiamy sobie o wszystkim i o niczym standardowo, jak zawsze. Zagram sobie w Brotato, ponieważ ja tak sobie stwierdziłam do pogadania. Żarłok, plus 56, a dawaj. Nóż z ogrodowe. Ja mam deska, a ja bym sobie wzięła siekacza. O. Tylko trzeba uważać troszkę, żeby się nie wdupić. Boże, a mam tak, mam, kurde... jakieś mam, od wczoraj mam problem. O, dobra, kupon jest fajny. Weź mi pistolet maszynowy. Co, konie? Robisz? Nie, no myszko, ja widziałam, co zrobiłeś. Przyniósł mi Oreo. Pufę. O, ten pistolet maszynowy fajniejszy nawet, powiem szczerze. Dobra. Nos, część obrażeń, zasięg, pancerz. Ała. W sensie pufę Oreo mi przyniósł, to źle. Odżywy, pieranie, dawaj. Rana głowy, plus 6 obrazen, dubeltówka. Na razie idziemy w, no. My się przerzucamy tą pufą Oreo generalnie co jakiś czas. Będziemy gdzie jej trzymać. Czasem używam tego, żeby sobie pospać u Dawidka. Podczas streama, bo lubię sobie. Jak dziecko rodziców po rozwodzie, no. Tylko po prostu na niego nie ma tu miejsca, no. Czaszka. Max PZ. Rękawica bokserska, pistolet maszynowy, dawaj. O! Idziemy w ten, żeby mieć coraz więcej życia. Ja bym chciała taką pufę, bo ta pufa jest taka, że sobie na niej usiądziesz, nie? Albo się oprzesz, siedząc na podłodze. A ja bym chciała pufę, taką, wiecie, że się dosłownie na niej leżysz i możesz sobie na niej spać. No tam nasi też nie byli za tym, nie? No bo jednak w momencie, jak ściągamy zboże, no to nasi nie mają też pracy, nie? Dłonie, czaszka, druchy, serce, serce. Nożyczki, mam wojownika. Mogę zablokować, ale nie wiem, czy to jest spoko. Pistolet, dawaj. I w ogóle mogę to... Aha, na razie nie. Na razie jeszcze nie przetwarzamy tego. Proca, ale proca nie chce mi się w proce iść. No. Właśnie, słuchajcie, jest październik, ale mi się wydaje, że zrobimy to trochę inaczej tym razem. We wrzesień jest, ale ogólnie w tym roku będzie 24-godzinny stream, tylko tym razem zrobimy ten 24-godzinny stream z tego. 24-godzinny stream zrobimy z... Po połączeniu z tam ileś tam lat streamowania. Tak myślę. Panie. No. Jedzonko. Miami.
Uuu, dziękuję, kochanie. Miam, miam, miam. Proszę. Wiesz co, powiem ci, patrząc na to, patrząc na to jedzenie, które się robi w Ameryce, to my naprawdę jemy bardzo zdrowo. Więcej sera jej daj! Ale parówki mnie nie zjadła. Tego mi akurat nie obrzydła. Nie obrzydziła. Dobrze. Nic git. No ja ostatnio w ogóle schudłam. Nie chciałam chudnąć, a schudłam. Ale ja wiedziałam, że tak będzie, bo ja po prostu nie zawsze jem... Nie zawsze jem... tak wiecie, na bieżąco, nie? I potem po prostu spada mi. Chyba nie przykładam za bardzo... nie przykładam za bardzo... Wyrzutnie rakiet. A ja mogę to losować tam, dobra. Co ty gadasz? No. Wow! Dobra. Motyl. Dawaj. Żywioł w szybkości. Dawaj to. Wymień. Dubeltówka. Dawaj. O. Wymień. O! I to. Tak, płuca się regenerują, ale ogólnie, no, ja też jak Dawid popalał sobie, to w pewnym momencie ja go poprosiłam, żeby rzucił palenie. Nie wiem, czy zrobił to sam, wtedy akurat się złożyło, że sam zdecydował, czy ja miałam na niego wpływ. Ale na szczęście nie pali. Wow! Kwas, dawaj. A ja mam pistolet maszynowy, no zaraz. Aha, bo to dwa, dobra. Nie, połącz. Spędzi mnie pod raną jakby cały czas. No to też wynika po prostu z rodziny, nie? Jak tata zmarł. No to na raka, no to też jakby się tym przejmowałam, nie? Dobra, to sobie dajemy radę.
No, dlatego ja na przykład właśnie... Ja jedynie to, co zdarzyło się, że zapaliłam kilka razy, ale ja nigdy nie miałam do tego chęci, nie? Na imprezie czasami przy znajomych to se buchnęłam, ale to jest tak naprawdę, to jest... nie ciągnie mnie w ogóle do tego, nie? Bo skupiona jestem na grze, nie widzisz, tu się powa... O kurwa, no nie, za mapą! Ale chamstwo. Już jem, proszę bardzo. O! Aha, minus 20 szybkości. Już dzisiaj nie ma. Ja mam akurat te paruszki rybne. No też nie są jakieś super, super, super zdrowe. Się opłaca stać przez chwilę. Jestem wolniejsza. To jest minus. Zablokuj. Kameleon. Dawaj. Ogólnie właśnie ja chcę sobie kupić ryżowar i robić sobie w ogóle takie różne, bo na przykład właśnie w Krakowie, jak byłam z koleżanką, to byłyśmy w takiej restauracji japońskiej, coś w tym stylu, gdzie, no to była japońska akurat. I tam jadłyśmy właśnie takie śniadanie japońskie typowo i kurczę, ono było strasznie dobre, nie? Tam był ryż, jakaś rybka. No właśnie chciałam takie coś sobie przygotowywać, nie? Tak, bo mi smakuje takie, taka kuchnia, więc... zaraz umrę! Udało się. Nie, kurde. Sekunda! Ja pierdzielę, czy to widzieliście? Czemu ja jestem tutaj? To jest jakaś duża mapa w ogóle. Ja dlaczego tutaj czekam? Nie, ja sobie pobrę do menu głównego. O, grubasek. Nie wiem, czy wy macie może ryżowar w domu, czy nie.
Denerys jest trochę inna. No, o wiele, totalnie inne. Dużo warno. Zastanawiałem się na tym Xiaomi, ale... Xiaomiku. Ale nie wiem. Bo on jest... No właśnie, on ma sporo funkcji, ale w Polsce nie ma, nie ma do niej dostępu. Nice. Palce, pancerz. A widziałam Stefala, ale ją kosztuje. Tutaj bym się w Multi Cougar u nas nie bawiła. Kiedyś myślałam, ale... Ale różowar by mi się przydał. I mamy jeszcze jednej rzeczy, która ostatnio mi dała ten, znaczy, że sokowirówkę. Ej, macie w domu sokowirówkę? 430, okej. Okay. No prawie, Orwana, prawie. No właśnie, jakoś się zastanawiam po prostu, czy w ogóle sokowirówka ma sens, nie? Mieszkasz w mieście, masz dużo też dostępu do takich soków. Chociaż wiadomo, świeżo wyciskane to świeżo wyciskane, no. Czy marchewki sobie wyciśniesz. Nie wiem, czy lubicie sok marchwiowy, bardzo lubię. No, to już z PRL-u to takie działały. No. Mówisz? Nie ma jakichś na przykład sokowirówek z funkcją czyszczenia? Wstępną? Nikt jeszcze takiej nie opatentował? W ogóle muszę Dawidowi powiedzieć, że ja bym chciała umówić się z nim na tydzień gotowania, że ja będę gotować. Muszę zaplanować, żeby na zakupy pójść. No właśnie, musiałabym zrobić mu... Dawidek? Co? Mówię, że ja bym chciała... No. Się z tobą umówić na taki tydzień, że ja gotuję w końcu. I... Ja bym musiała pójść, wiesz, na zakupy i zrobić, i to jako niespodzianka. A co było, a co u lekarza? Dobrze. A co u lekarza? Nie, dobrze, no bo byłaś, nie? No powiedział, że mam spierdolenie umysłowe, tego nie da się wyleczyć. Dobrze. Ale się wkopali. Czemu się wkopali? A, tak, no tak.
Tiszka, dziękuję bardzo za rajda. Siemano. Pozdrawiamy, cześć Krzysztof. Ta zupa z Podlasia? Żurek. To nie z Podlasia. Nie! Ze Śląska, Wodzionka. Wam pisze, co do mnie jedzie. Żurek, okej. Nie żurek? To nie wiem. No, Miku Boże. Tiszka chodzi na spacerki sobie. Nie. Zupa z moich stron? Kurde. Mama, jesteś na czacie? Masz zadanie bojowe. Napisz mi, jaką mamy zupę z naszych stron. Może to z krwi kaczki, ta i pentagramu z gówna. Barszcz. Wodzionka nie jest na boczku. Nie, wodzionka to była naj... zupa taka dla biednych. Może zupa owocowa? Kurwa, zupa owocowa. Ale bym sobie zjadła zupy owocowej. Butwinkę! Butwinkę! A to nie jest zupa z naszych stron chyba. Brzmią. Miałam smaka na nią. Kurde, oj, mi żebyś teraz smaka znowu. Nigdy się zupy owocowej? To jest nic innego jak zrobienie takiego wywaru, jak się robi pod kompot i na zimno się je z kluskami. Zajebiste. No, kompot z makaronem. Zajebiste. No. Może jakby złą. To tak jak Vivace mówi. Fuj, kawa mu nie smakuje. Pojechał do mnie, zrobiłam mu kawę i mu smakowała. Ja na zimno jadłam, no bo wiesz, to się latem je na przykład. Patrzcie. Pochodzimy z różnych miejsc w Polsce. I każdy z nas inaczej, powiedzmy, zna różne smaki. To jest ciekawe. No, zabiera się, no. To jest smutny Halibut. Smutny Halibut, czy ty na Instagramie masz smutny, tylko inne nazwy ryby? Bo się zastanawiałam, bo polajkowałaś mi zdjęcie. I zastanawiałam, czy to jesteś ty. Nie pamiętam, jaka to ryba. Tajemnica. No to pewnie ty. Nie wiem. Smutny węgorz, smutny pstrąg. Po prostu mi tak... Ja takie... O, czy to nie jest smutny Halibut? Tylko z wyrole to zupę owocową na ciepło. Mamiku, ty tam lubiłaś Damera. To ja bym się nie zdziwiła. Nie problem. Nope. Każdy normalny wysyła mi filmiki na Instagramie, na YouTubie, z YouTube'a. A to śmieszne filmiki, a to jakieś tam ciekawostki. I tak dalej. A co mi Miku wysłała? Ileś tam, 10 czy tam w ogóle
ileś tam oznak, które powodują, że psychopaci się tobą interesują. Taki coś wyzywa. A bo ja mówię... Coś tam o kwasie. Zresztą kobiety no, w Azji, na, w Azji, no wiecie, no tam, tam kwasem na twarz, nie? I Miku mówi, no w razie czego to pamiętajcie, że woda, wodą trzeba obmyć twarz, nie? A ja tak... To ja mogę wam dać ciekawostkę, Prawdopodobnie, jak dostajecie nożem w brzuch, to tego noża nie można wyjmować. Jak już rzucamy takimi ciekawostkami. Nie, Kuniks, ty siedzisz w nocy i oglądasz filmiki za z nami. Kartacze? No nie można! Mamy potwierdzenie! No, pogorszy sytuację. No tak, 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 bo nóż jakby się tam zakleszcza, nie? No, chyba, że jesteś bohaterem, wyjmujesz nóż, obracasz go i temu. Tylko, że tamten ma większe szanse na przeżycie wtedy niż my. Kartacz, nie, to jest kartacz. Czekaj, idę spicie zrobić.
Eder! A nie działa, kurwa. Czekajcie, ała. Ja tam... Eder! Nie, muszę jeszcze raz. Eder! Eder! Nie, to trzeba inaczej. Źle się zrobiłam. Przysyłam nie lewus. Przyniosłem ci wodę. Kuniks! 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 Muszę to ściszyć troszkę, dobra? Zrobię tak. Kuniks! 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 Eder! Sorry. Powołam Edera, nie ma go. Już wodę piję. Wodę? O, fantastycznie. Właśnie przyniosłam. Jakiego scenki... Aha, serio. No, ale... Czym. Staję się właśnie, jak zrobić Miku. Łe, Miku. Miku. Miku, Miku, Miku. Nie, to musi być inaczej. Miku sraki. Miku sraki. Dobra, o Jezus, nie wyłączyłam tego. Dobra, to mam. Piśko sobie tutaj mam. Czekajcie, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Prawda by się jebało trochę, ale... Nie, patrzcie. Patrzcie na to. Jak przekonać kota, żeby usiadł na tym? Eder! Kuniks! Miku sraki! Nie mogę z tego, co takie kurwa cringe'owe. Przecież nie czujemy, to tylko ty zakamęczyć się będziesz, no. Tak, bo... Zrobić mu tam ściszką morę. Ej, bez kitu, nie? Takiego, jakby kot wszedł do takiego pomieszczenia, gdzie jest palona kocimiętka. I taka muzyka, taka orientalna. I to tak wchodzi ten kot, takie, o kurwa, ale towa. No, tylko mogło być wszelkie. Mózg! Obrażenie. Ała, spędzi mnie to. Triceps, możemy być. Płuca, nos, bre. La, nie mamy, mamy strasznie gówniane. Weźcie, byś przyszedł. Mam gówno, cześć mi. Czemu ja tak mało życia mam? Ej, czemu ja tak mało życia mam? Halo? Co ja mam tak mało życia? Czemu mam tak mało życia? Co ja wzięłam?
wzięłam. Chyba. O kurwa. Johan Gambelpoty. Johan Minus 100 lifestyle'a? Czemu ma minus 100? O Jezu, tak, to na pewno wpływa. Twoje ataki mają 0% szans na przywrócenie ci 1 PZ. Okej. Medyczna pukawka. No tym razem widzę właśnie, że nie, to nie wiem dlaczego tak się zaczęło. Może to musiało być tylko na jedną turę, nie? A potem musiałam to przetrwać. Ty, dobra, czat, to co? Bo ja nie wiem, czy my chcemy dzisiaj Lies of P, czy my chcemy Goticzka, bo potem byłby Fazmo, nie? Dajcie może ten na czacie, albo ja zrobię poll. Co gramy? Dobra. Macie 10 minut, jest ankieta. Możecie głosować, macie na to wpływ, realny wpływ. Co będzie następne? Jak baby nawet nie, kurde, nie mogę tego dotykać. Nogi, szybkości, obrażeń, dawaj co. Medyczna pukawka. No. Aha, bo ja nie mam miejsca. Coś muszę wypierdzielić. To wypierdzielę, bo to jest przetwórz. Skupiona kaczuszka plus 10 siekacz. O, tak. 13. Pistolet maszyn. A to jest pistolet, to nie. Pukawka. Może być. Słuchajcie, głosujcie. Mamy ankietę na 10 minut, w której możecie zdecydować, jaką grą jaka gra będzie następna i macie do wyboru. Lies of Patrycja, Srotic i Fazmo. Fazmo nie wiem, czy to jest nerwus. Także możecie wybrać sobie. Oj, to jest ten! Jutro będziemy grać w tego, w... Zaczynać Cyberpunka od nowa. Chyba tyle gier do zaczęcia. Muszę zacząć... Ja myślę, że jutro to od 16 stream będzie i my tak będziemy robić już codziennie, bo mi brakuje godzin na te gry. Głosujcie, na co chcecie kolejne? Później będzie Fazmo chyba, chyba że się ekipa nie znajdzie. No nie wiem, czy ekipa jest do Fazmo w ogóle. Mózg. Bo na razie zagłosowało, uwaga, na razie zagłosowało 13 osób, a na czacie raczej jest więcej. Tak, Minecrafta, serwer, no. A ci napisałam listy osób.
mały magazynek. Dobra, rewolwer przetworzę sobie. Broń laserowa. To sobie zablokuję. O! To jest dobre. Na Insta. No kurwa, nie, no słuchaj, smutny Halibur, no. Masz, kurde, konto na Instagramie smutny pstrąg. Jak ja mam się nie domyślać, że to możesz być smutny typ, smutny Halibur? Kto jeszcze ma nick smutna ryba? Tak Miku powiedziała, że Patty stalkuje na Instagramie, bo Miku Maki, a na Instagramie ma Miku. Jak to się domyśliła, jest to z tym ja? Smutny Krzysztof. To o tobie nukry powinno być. Jak? O! Eder! Jak do tego doszło? Nie. Eder to jest w ogóle... Eder, ja wam powiem. Eder... To jest tak... jak to się nazywa? Bezczelny człowiek. Miku do mnie napisała, żebym jej podała listę osób, które będą grać na serwerze, takich zaufanych. Nie wiem, spoko. Pytam się Edera, czy będzie grał. A Eder mi w pewnym momencie mówi, napisałem do Miku moje wymagania co do tego, albo nie, nie wymagania, to się nazywa inaczej, moje warunki, muszą być wypełnione warunki, żebym grał na tym serwerze. A ja takie... Aha. Ale jest to... Ale ja wiem dlaczego. Bo Eder grał z nami na każdym serwerze Minecrafta i na każdym serwerze Minecrafta jebnął dużą budowlę, po czym ten serwer się kończył i ta budowla, wiecie, poszła sobie. Każdy. I teraz Eder ma już dość robienia... Wymagania, no. No, a pamiętam jeszcze, słuchajcie, pierwszy, ja wam powiem, że co jak co. Teraz te streamki są najfajniejsze, bo jest dużo ludzi i w ogóle jest coraz więcej osób i ogólnie dużo się udziela i to jest super. Ale jest jedna rzecz, której ja że po prostu tęsknię za tym. To jest stary Discord. My mieliśmy kilka lat temu Discorda takiego shitpostingowego. No po prostu takie gówno tam leciało. Był Janek i... Janek po prostu tam wszystko, tam były przeróbki, był Harry, w ogóle jakby tam sporo memów powstawało i ogólnie to jest, ogólnie to było właśnie świetne, bo ta ekipa czy jak nas do grania była zajebista, nie? I pamiętam te czasy zajebiste grania w, mówisz, że zrobiłeś magiczny las ludobójców, nie no, Nukri, to po tobie akurat bym się tego spodziewała. Graliśmy właśnie na serwerze Minecrafta i mieliśmy całą ekipę jakby od tego. Co ja gadam w ogóle, ekipa? Tak, dobra. Mieliśmy całą ekipę do tego wszystkiego i ogólnie zajebiste było właśnie to, że... nie wiem, co gadam. Zamyśliłam się, dobra. Ja mówię, o co chodzi. Kiedy był ten czas Discordowego takiego shitpostingu, to mieliśmy masę takich różnych fajnych ludzi tam na Discordzie. I ogólnie to było tak, no na DC jak ktoś wtedy dołączył, mógł mieć dziwko, tak. Tam po prostu były w ogóle screeny wiadomości, robiliśmy screeny wiadomości, a potem je wrzucaliśmy jako odpowiedzi komuś, nie? Mieliśmy jakieś haki na inne osoby. Zmieniłbym w TNT, oho. Dzięki, Enkrus, za 10 bitsów. Nie, no jesteście, właśnie mówię, że jakby w ogólnie teraz
Streamy są najfajniejsze w ogóle z tych wszystkich, nie? Encrypt 3D.pl HRTX 10. Jedynie to brakuje mi... Szkoda, że nie było komend na poprzednim serwerze. Nadpisałbym całe drewno z tej budowli Edera i zmieniłbym je w TNT Kappa. Jeszcze fajniej by było. Jezus, kappa. Jezus, bo jesteś okropny, Encrypt. Chodzi mi po prostu o to, że ja tęsknię za tą atmosferą, która była wtedy. I też... To było zajebiste, że właśnie graliśmy w Minecrafcie, mieliśmy zmodowanego Minecrafta i mieliśmy różne mody, nie? Tam głównie Eder te mody powrzucał nam jakieś mody w ogóle, no nie pamiętam jak to były mody, ale było bardzo dużo modów, były też smoki i tak dalej. No i właśnie, chudzio Boże, i Janek sobie wymyślił, że będzie miał, atomówki. Chciał mieć broń atomową, nie? Więc dodaliśmy moc z bronią atomową i on przez całą grę z nami, on nam ciągle groził tym, że nam rozwali domki tą atomówką, nie? I ogólnie było tak, że w pewnym momencie on chyba, nie wiem, czy on puścił te atomówki, czy po prostu jakąś rakietę, i ta rakieta, była szansa, że ona jebnie w ten, w zamek Edera, nie? Bo Eder wtedy zamek budował i mówimy, nie, tylko nie w zamek! Jeszcze tam w ogóle niedaleko się jakiś smok osadził, kurde, mieliśmy takie, kurwa, ale w inne miejsce, tak, on puścił w inne miejsce, baliśmy się, że uderzy, ale uderzyło gdzieś niedaleko, nie? Tu się smok jeszcze pokazał, Boże, były takie jaja tam. No i po prostu to wszystko jakby ze sobą się łączyło, jakby cała ta gra była zajebista pod tym kątem. A, dziękuję, Nexus. To była taki fajny klimat. Słuchajcie, no macie jeszcze 2 minuty. Lies of Patrycja, Srotic czy Fazmo? 9 na Lies, Srotic 8, Fazmo na 4. Szybciutko! On cały czas trollował, że w zamek trafi i ja specjalnie się z nim bawiłem, że... O nie! Ja i tak nadal nie mogę zdramić wyjścia z rozwaleniem budowli Janekowi. O Boże, pamiętam! Nie pamiętam dokładnie, że o co chodziło. Janekowi? To jest Jankiem? Cześć, Orange. To Janek, no bo Janek rzadko wpada do nas już. Gnojek przychodzi tylko jak chce się czymś pochwalić. O Jezu, nie wiem jaki to był mod. Może Eder pamięta. Janek ma babę? Może. Nie, on tam teraz to jeździ, obsługuje jakieś eventy dźwiękowo i w ogóle tam, wiecie, tam dużo ogólnie, dużo rzeczy. A nie wiem, czy on miał grać, czy po prostu on sobie założył ten serwer, czy w końcu nie. Nie, to są jeszcze inne światełka. To są światełka stare. Max PZ. Serio? Zagłosowało 24 osoby na czacie, zagłosowały w ankiecie? Naprawdę? To od nowa ankieta, ta jest nieważna. Pokaż, co tutaj mamy. To do wyjebania. Siekacz, mamy siekacz? Mamy, tylko siekacz 2, nie potrzebujemy jeszcze jednego. Lies of Patrycja wygrało. Przegramy. No nie, no bo ta ankieta, no kurde, no 24 osoby biorą udział, no to jest takie śmiechu warte, nie? Trochę. Ja nie wiem, czy będzie ankieta, nie wiem, czy będzie miejsce, czy Fazmo w ogóle będzie liczba osób na Fazmo. Bo ja nie wiem, kto by chciał grać, no Eder pewnie, Encrypt, Vivace'a nie ma, Udzia pewnie też nie ma. Kurde, ale skurówka.
Oj, oj, oj. Dobra, tu powrót do menu głównego. Tyle z dzisiejszego Brotato.